Warto jest się czasem zatrzymać, a wręcz zwolnić. Pójść na spacer, mieć kontakt z przyrodą, z naturą, wsłuchać się w jej odgłosy, w jej szepty. Ja tuż za sobą słyszę odgłosy burzy. Czyżby miało padać? Tam jest zachód, od wschodu też się chmurzy. Może będzie deszcz, może będzie dodatkowa atrakcja, ale nie wszyscy mogą sobie pozwolić na to, żeby wyjść z domu, więc wam, kochani, dedykuję ten film. Popatrzcie na tą moją okolicę moimi oczami. To nie jest to samo, co byście sami mogli doświadczyć. Poczuć te zapachy, wsłuchać się w te odgłosy ptaków, ale przynajmniej chociaż tyle będziecie mieli w tym momencie od życia. Witajcie w ten piękny, niedzielny dzień. Spójrzcie, jakie mam piękne niebo. Jestem, jak widzicie, nad rzeką Narew, tuż naprzeciwko mojego domu, na wysokości mojego domu właściwie. A zobaczcie, jakie piękne chmurki. Jestem w miejscu, które z daleka bądź z góry jest widziane jako litera omega. Zobaczcie, jaka ta rzeka jest kręta. Nie płynie prostym korytem, tylko jest zawiła. No nie bez powodu jest nazywana polską Amazonką. Pewnie w linii prostej miałaby sporo krótszą długość niż ma, tutaj licząc po swoim korycie. Jak widzicie, rzeka jest, stan wody jest bardzo wysoki. Czasami strach jest po prostu podchodzić. Tutaj zobaczcie, jak te brzegi wyglądają. Ta rzeka przemieszcza się. Jak widzicie, to wszystko to jest teren odzyskany przez rzekę. Ona się przesuwa tutaj w naszą stronę i może za kilkaset lat dotrze do naszej miejscowości, do mojej miejscowości. To jest jakieś w linii prostej 400 metrów, więc nie wiem, trudno oszacować, ile ona rocznie tutaj przybywa. No to nabrzeże wygląda zupełnie inaczej, jak wyglądało jeszcze w ubiegłym roku. Sporo tutaj się zawaliło. Jak widzicie, świeża ziemia się obsunęła. Ona cały czas tutaj migruje. Podejrzewam, że odkąd ja pamiętam, bo tutaj jeździłem z dziadkami, to myślę, że jakieś 15-20 metrów się przesunęła. Więc no, jakieś pół roku może rocznie do metra przesuwa się. No, jest pięknie, słuchajcie, jest pięknie. Postanowiłem wybrać się na spacer. Mam lornetkę, mam również aparat fotograficzny i taką mam cichą, skrytą nadzieję. Zresztą posłuchajcie, jak pięknie ptaki śpiewają. No tutaj te wrony akurat za tą wspaniałą melodię zagłuszają swoimi krzykami, ale postanowiłem wybrać się, a gdzieś wróbelek fruwa. Postanowiłem się wybrać, podejrzeć czaplę białą. No nie wiem, czy to jest już ten czas, żeby ją podpatrzeć. Niemniej jednak, no mam taką nadzieję, chcę ją cicho podejść. Ja wiem mniej więcej, gdzie ona bytuje, gdzie ona pojawia się. Wielokrotnie w ubiegłym roku ją tutaj widziałem. No i właśnie moja wina, że wiedząc, że ona może tam być, nie zdecydowałem się wyciągnąć aparatu, uruchomić go i być przygotowanym. Zrobiłem jedno zdjęcie, jedno jedyne zdjęcie, ale jest nieczytelne. Aczkolwiek nawet i takie nieczytelne zdjęcie z ubiegłego roku postaram się wam wrzucić. Tu już po drugiej stronie jest Stara Łomża, czyli na wysokości, o tutaj, słuchajcie, na wysokości jestem Królowej Bony, wzgórza Królowej Bony, wzgórza, z którego niejednokrotnie robiłem dla was nagrania. Także w linii prostej tutaj do mojej miejscowości jest naprawdę niewielka odległość, a trzeba pokonać, jadąc drogą przez przeprawę rzeczną, przez most, trzeba jechać z 5-7 kilometrów nawet. O, coś tam widzę. Na drugim brzegu. Nie, śmieć.
Jakiś śmieć. O, bociane. Bocian się zbił. Tu właśnie sporo jest bocianów, ale co mnie jeszcze, zobaczcie, urzekło? Mniszek. Mniszek, więc Krzysiu jutro bierze ekipę i przychodzimy tutaj zabrać, no mam nadzieję, że jeszcze będzie, zabrać troszkę mniszka. No są miejsca, gdzie jest go więcej, a są miejsca, tak jak tutaj, że sporadycznie się pokazuje, aczkolwiek idąc tutaj widziałem, sporo jest takich miejsc. No i zobaczcie, jak się wrony zerwały. Tam chodzą bociany. Jeszcze dobrze zobaczę. Jednego to na pewno widzę bociana. No, pokażę wam tutaj też taką ciekawą rzecz, jak spływająca woda wyżłobiła różnego rodzaju takie tunele. Być może tutaj gdzieś nawet pod powierzchnią, pod ziemią gdzieś były te kanały. No zobaczcie, jak to wygląda. No tutaj łatwo, gdy to zarośnie, łatwo się wpakować jakimś sprzętem, samochodem czy traktorem, gdy ktoś będzie kosił taką łąkę. Także atrakcje, słuchajcie, są niesamowite, jeżeli chodzi tu o to koryto rzeki. No całe szczęście tutaj po tej stronie nie mamy bobrów, aczkolwiek nie, no nie ma, bo tu śladów bytności nie ma. No, idę, podejdę bliżej do tych bocianów, bo tutaj też widziałem, akurat się rozłączyłem i widziałem, jakaś rywalizacja była. No i tutaj widać ślad lustra wody, czyli tutaj po tej stronie była woda. Tu jest trochę wyżej. O, woda pięknie płynie. Piękny widok. Właśnie, żeby nam nigdy nie zabrakło wody. No, tu też miejsca uczęszczane przez wędkarzy. No o tej porze już podejrzewam, tu mijałem się z takim wędkarzem. Ale o tej porze już raczej chyba nikt nie wędkuje wcześniej rano, jeżeli już to trzeba przyjść. O tej porze, gdy jest gorąco, to chyba ryba też wypoczywa. Idzie gdzieś tam w głębsze partie. Ale tutaj się nie chcę wypowiadać, bo się po prostu zwyczajnie na tym nie znam. No i chyba nie dojdę, bo jest jeszcze woda. Stoi tutaj woda. Ewentualnie może tutaj przy samej rzece. Ale zaraz podejdę, zobaczę, czy się uda. A jeżeli nie, no to lipa, będzie bez fotografii dzisiaj. Dzień jest słoneczny, jest środek dnia, można powiedzieć, południe, więc słońce jest wysoko, ostro świeci, więc nie jest to... No zobaczcie, jak tutaj nisko rzeka. Znaczy wysoko, ale teren jest nisko przy rzece. Jest mocno pofałdowany. No i porównać to, o właśnie, pokażę wam. Tak sobie tutaj ta woda ścieka. Może ktoś jej pomaga i tutaj rozkopuje te dołki. Można powiedzieć, że słuchajcie, jeszcze się wrócę raz. Pokonałem rzekę suchą stopą, jednym krokiem pokonałem rzekę. No tu jest tak dosyć niebezpiecznie, powiem. Lepiej się odsunąć od tego. No, jeszcze jakaś żaba mnie wystraszyła. Zaraz zobaczymy, czy da się tu przejść. No, spokojnie. A już byłem w strachu, że nie przejdę dalej. No i coś słychać. Słyszałem długo, dużo wcześniej. Tu się okazuje, że na skuterach wodnych płyną. A tam dalej, nie wiem, czy będzie widać, ale płynie, jest jakaś, no, motorówka, można powiedzieć. Jakiś jachcik motorowy. No sobie tak umilają ten długi weekend majowy. Także w różny sposób można wypoczywać. No nie chcę ich tutaj tak bezpośrednio nagrywać. No teraz są dobre warunki do żeglugi, ponieważ jest wysoka woda.
No zaraz zobaczymy, co to za jachcik, ale podejrzewam, że taki jak zazwyczaj tutaj płynie. No, zobaczymy falę. Odsunę się, żebym tutaj nie został porwany albo wciągnięty. No woda jest, powiem szczerze, dosyć brudna. Taka. Całe szczęście, że oni wolno płynęli. No jest jakiś taki nieprzyjemny zapach. Nie wiem, czy to od wody, czy gdzieś tutaj pozostałości. No i płynie sobie jachcik tutaj, ma dobrze, bo płynie w dół rzeki. Na jakimś malutkim silniczku słychać. A tu przede mną kolejna przeszkoda wodna. Także chyba już dalej nie dojdę. No ale przy takiej... Ale przy takiej... Tutaj przy takim ruchu to ciężko będzie chyba dzisiaj podpatrzeć jakieś takie płochliwe ptaki jak czapla biała. Ale za to tutaj bardzo licznie występują inne, mniejsze ptaki, całymi takimi grupami, bodajże to chyba były jaskółki. Właśnie są bardzo aktywne. Czyżby coś na deszcz? Nie wiem, no przydałby się deszcz. Aczkolwiek, a zobaczcie tutaj ciekawostkę. Praktycznie na wysokości. Tak, tutaj się przesącza woda. Jest właśnie połączone. Bardzo niski tutaj brzeg jest. I tutaj woda właściwie łapie poziom rzeki. Tak widać. No, także bardzo wysoka woda jest w tym roku. No jeszcze nie zdążyła opaść. Dobra, słuchajcie, to chyba będzie na tyle. Tutaj żadnych atrakcji dzisiaj. Niestety nie uda mi się utrwalić, sfotografować, nagrać. Niestety chyba złą porę dnia wybrałem. O, jakiś manewr był. O, jaka ryba się rzuciła. Także tutaj są prądy wodne. Rzeka jest, no dno przede wszystkim jest nierówne z uwagi na to, że tutaj osuwa nam się ten brzeg. Są różnego rodzaju zawirowania, zresztą widać po tafli wody. No nigdy nie żeglowałem po rzece Narwi. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że no, żeglarstwo może nie wyglądam, ale to też jest moja pasja. Taką krótką historię wam opowiem sprzed kilku lat, bo minęło już dobre 10 lat, gdy zaprzestałem. Mój brat miał miał jacht żaglowy. No, jak on to mówił, była taka mała katarynka z tyłu silniczek, taki do 4 koni mechanicznych. Dało się przemieszczać, zwłaszcza żeśmy na mazurskich jeziorach. Głównie żeśmy w Niardwy. On stacjonował w Piszu, w porcie, ten jacht. Wypływaliśmy kanałem Jeglińskim na Śniardwy, żeśmy przez śluzę przepływali. No i Śniardwy to takie największe jezioro w Polsce i powiem szczerze, że jak był taki większy wiatr, to fala była 70-80 cm. Także były atrakcje. Kto niezwyczajny, to po prostu mógł cierpieć na chorobę morską. No ja akurat pierwszy taki rejs wybrałem się, byłem z rodziną, wybraliśmy się w taki pierwszy rejs właśnie przy takim dużym wietrze, dużej fali. Szczęśliwie to przebyłem i powiem szczerze, bardzo mi się to spodobało. Po takim trzech właściwie, bo w piątek po południu żeśmy wyjechali, czyli tak jak się zaczyna weekend, sobota, niedziela był powrót. Także mieliśmy jakiś tam swój plan na cały ten weekend. I powiem szczerze, że po tych dwóch dniach spędzonych na łodzi, człowiek schodził na ląd, to
brakowało czegoś. Z jednej strony była taka ulga, że można stabilnie stanąć, ale z drugiej strony brakowało tego wiatru, szumu w uszach, tej bryzy. No, tu nie była morska, ale taka w jeziorze, bryza na jeziorze, jeżeli można powiedzieć, ale jest bryza, gdy jest wiatr, rozbryzguje fale, no to jest taka bryza. No i powiedziałem, później człowiek cały tydzień za tym tęsknił, aż znowu przychodził weekend i wyjeżdżało się. No to były ciekawe czasy. No później brat sprzedał ten jacht. No nie zawsze co weekend można było wyjechać, bo on go wyczarterowywał, więc gdy był wolny, to żeśmy po prostu wtedy jeździli, tak? Ale był taki czas, że trzeba było, że się jeździło właśnie częściej. Także bardzo mi tego dziś brakuje. No dziś to nawet nie mógłbym sobie pozwolić z uwagi na brak czasu. No wcześniej człowiek był chyba bardziej beztroski. Ale nic nie trwa wiecznie. Wszystko ma swój początek i koniec. Chociaż historia lubi się powtarzać, jak ja to zawsze podkreślam. Zresztą to nie jest tylko moje odkrycie. Więc nigdy nie mów nigdy. Nigdy nie można powiedzieć, że to już się nigdy nie powtórzy. Także trzeba mieć zawsze nadzieję, trzeba żyć wiarą, nadzieją i realizować te swoje marzenia, dążyć do celu. Oczywiście w ramach rozsądku, bez, tak jak to mówię, nie po trupach, w granicach rozsądku. A będzie dobrze. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Myślę, więcej tu chyba takich atrakcji nie będzie. Ja zobaczyłem, co zobaczyłem. Człowiek się teraz nastawi na następną niedzielę, jeżeli będzie pogoda, bo jakieś załamanie pogody nam tutaj prognozują. Jeżeli będzie dobra pogoda, to trzeba się wybrać dużo, dużo wcześniej. Życzę Wam, słuchajcie, spokojnego tygodnia i jeszcze, nie wiem, kiedy opublikuję ten film, ale myślę, że jeszcze spokojnej niedzieli Wam życzę, ale takiego pozytywnego podejścia i pozytywnego, spokojnego tygodnia. Realizujcie te swoje marzenia, bo czasami warto. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu. Szczęść Wam Boże.